Witam Was w kolejnym odcinku z gry This War of Mine. Zaatakowano nas, zobaczymy. Poradziliśmy sobie. A czy pewnie w poprzednim odcinku też to widzieliście? Dobra, zmęczony. Ten nie. Ta nie. Ten tak, okej. A kurde. A nie, nie, dobra, nie. Nic do tworzenia. 31 dzień. Czyli żarcie, okej. Dobra. Każdy ma tam swoje obowiązki. Bruno. Cztery osoby. Wody na styk. To mi się nie do końca podoba. To znaczy, wiadomo, lepiej mieć na styk niż za mało. Ale... no, przydałoby się więcej na pewno. Dobra. Każdy ma na razie coś do ogarnięcia. Dobra, niech będzie. 2 za 1. Dla mnie spoko. No wiadomo, że trochę trzeba tam poczekać, ale... ale poczekamy. Dobra, Bruno. Jedz sobie. Bon appetit. W sumie im dam też od razu jeść. Później sobie pośpią. 1. Albo 2 tam. 2, ale i tyle. Dobra. A, no dole, dobra. To zjedz sobie. Dobra, ty już też możesz biec. Dobra, zobaczymy, co tam w radiu ciekawego jest. Ciepło, okej. Szabrownicy. Dobra, nic ciekawego. Ale niech mają te radio. W którym nic nie ma. Ale mają. Mają krzesło i fotel, mam łóżkę, możemy spać w dobrych warunkach. Jeśli ktoś się rozchoruje lub będzie ranny, mamy miejsce, gdzie może odpocząć. Mamy radio, lubimy go słuchać. No, ja nie do końca, ale niech będzie. Dobrze, że mamy jakieś książki, czytanie pomaga zapomnieć o koszmarach wojny. Można tu odnaleźć chwilę wytchnienia. Nie mam papierosów. Wszelkie szczeliny w murach zabito deskami. Powinniśmy odeprzeć mniej groźne ataki, gdy napadną nas we śnie. Tylko papierosów nie mamy. Nie, może i lepiej. Kocha dzieci, dobra. Ty, bo jest gwałci. Nie, dobra. Jakby co on pomoże. Fuck, nie to. Cześć, dzięki tobie nasza mama czuje się lepiej, ale wciąż jest słaba. A my nie mamy już jedzenia, burcz nam w brzuchach. Podzielisz się z nami czymś do jedzenia, prosimy. No, dam nawet 3 mięsa, nawet 4. Znaczy, zrozumiałe jest, bo oni nie gotują. Jakoś to będzie niepodzielnie, dokładnie. Podoba mi się tak optymistyczny tok myślenia. Nie powiedzieli, że nie. Kurde, dobra. W poszukiwaniu konserw. Ale ciekawe, czy by przyszli w ogóle. Czy ja zobaczę najwyżej. Dobra, Bruno. Ciśniesz? Tu. Bierz go. Zobaczymy, czy możemy coś jeszcze stworzyć. Bądź ulepszyć to, co już mamy. Zielernie mamy. Po blasku to mamy. Aparat biblowniczy. Dobra, możemy coś tutaj stworzyć? Możemy.
Ale wolałem na to pooszczędzać trochę. Dobra. Koniec dnia, niech będzie. Kurde, ale bez koncert, no. Szukasz zapasów? Czuwasz? Śpisz? Śpisz, okej. Okay. Tutaj mam nie chodzić, jak dobrze pamiętam. Tutaj. Do jednych. Jest jedno miejsce tam, gdzie nie zajrzałem zbytnio. Hotel. A! Tam lepiej nie iść. Ale tutaj. Jedzenia niewiele. To nie potrzebujemy, ale dla tamtych dzieci. Dobra. Łom i... Łom, myślę łom, biorę siekierę. Dobra, chyba tylko to. Ale teraz tak sobie pomyślałem, mogłem tak na wszystkie wypadek na zapas wziąć piłę. Nie. Dotknie tej drabiny i musi zejść. Musi. Bo dotknął. Zaklepany. Dobra, bieloń. Znaczy nie, piła po co? Tutaj też łom, no nie piła. Zobaczymy, czy coś jest ciekawego na górze. To ogólnie jakiś inny koleś. Chyba. Tak mi się zresztą wydaje. Dobra, otwieraj to. Znaczy też otworzę po drugiej stronie. Chociaż... Żeby było szybciej. Z drugiej strony mamy jeszcze sporo czasu. A to nam zniszczy trochę łom. Coś mi się wydaje, że wszystkiego nie udźwigniemy. No proszę, a jednak. Da, mniej rzeczy, ale wartościowe bardziej. Takie jak na przykład pistolet. Co tu zostawiliśmy? To jest dobre pytanie. Dobra, biegiem, biegiem, biegiem. Wątpię, żeby jakieś jedzenie. O kurde, ty! A jednak jedzenie. To się kurde myliłem. Gitary. Czy potrzeba nam gitary? To jest dobre pytanie. Raczej nie. Ile tam jest rzeczy? 7, dobra. Dobra, do wyjścia. A, dobra, wtedy też no, można wyjść, nie tak zapomniałem. Dobra. Następnego dnia po prostu tam wrócimy i pozbieramy resztę rzeczy, bo są ciekawe na pewno. Na początku nie zamierzam robić live'a z This War of Mine, a potem sobie pomyślałem, że już tyle było tych historii, a ta jest jeszcze długa, więc sobie pomyślałem, a czemu by nie? Dobra. Mam nadzieję, że jednak przyjdą. To by było zajebiste nawet. Ciekawie jeszcze ile czasu. No właśnie, ktoś musi tam to ogarnąć. Ciekawe, czy nam powie... Pozycja 2 zrobiłem.
To dobrze mi się wydawało, że coś za mało zasobów mam. Bo wydawało mi się, że więcej rzeczy stworzę. No i więcej stworzyłem, kuźwa, dwa takie. Dwa takie to rozumiem, bo było wtedy na serio zimno, ale... Panie! Dobra, trudno się mówi, ciśnij się dalej. Można powiedzieć, że to takie utrudnienie. Żeby nie było zbyt łatwo. A, właśnie, właśnie. Hełm, okej, okay, ale... Takie cztery mamy nawet, dobra. Hełm. Twórz ta i tyle. Dobra, i trzeba troszeczkę poczekać, może przyjdą. Wiesz, wątpię, żeby przyszli. Ale na wszelki wypadek nie będę tego jeść w ogóle. Dobra, dajesz. Co mu możemy dać? Dobra, wiesz? I co jeszcze? Dobra, osoba, która pilnuje, będzie miała hełm, kamizelkę i karabin. Dobra, ile osób od nas pali? Trzy osoby? Jedna. A nie, dwie osoby, bo ona nie pali. Liczba wypalonych dziennie papierosów 6. Uuu. Fajno na jeden dzień. Panowie, no. Ty, właśnie, mogę coś stworzyć? Nie. Ale może coś się uda. Aparat bimbrowniczy. No, w ogóle od niego bym coś jeszcze chciał. No to jedno. Ale nie wiem, dobra, przesadzam. Dobra. Nara. Potem wracaj do swoich. Ogródek ziołowy, dobra. Ogródek ziołowy, bzielarnia. Tak, nie mam aparatu bimbrowniczego. Tak stworzę. Lampa grzewcza, dobra.
i moździerz. A, dobra. O kurde, mogę. Ty, zajebiście. Dobra, teraz oni sobie posiedzą. Dawaj jeszcze jedno, bo przecież jutro jemy. A, dobra, nie można dotrzeć, okej. A, walki. No tak, przecież zima się skończyła. Winter is coming. Czuwasz? Śpisz? Śpisz? Nie to. Dobra, to. Szybka noc. Rundkę po całej chacie mamy. Takie tam nocne bieganie. Ale sobie poradziliśmy. Gdzie on? A, tu, dobra. Kurde, ile tego możemy zrobić? Ja pierdziel. Ile książek mamy? Jest, przepraszam bardzo, że my przypadkiem z tymi książkami ciutkę nie przesadziliśmy. Tak, tylko mi się wydaje. Czekaj, 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 czekaj. Ty jeszcze lepiej. Nie. To nie było głupim pomysłem. Będziemy robić alkohol, a do tego potrzebujemy sporej ilości wody. Ty, nawet? Że kurde, na to nie wpadłem. Ma, dobra, już skończyła. W sumie, kurde, to nie takie głupie. Dobra, ale zajmiesz się jedzeniem. Albo nie, bo się okaże jeszcze, że potrzebuje czego innego. Twórz szybciej, gdzie się potrzebują. Chwila. Prawdziwe jedzenie? Nie, z Lidla.
Głodne dziecko to strasznie przygnębiający widok. Cieszę się, że daliśmy trochę jedzenia. Ja też. Dobra, co ja na to powiem? Żadne dziecko nie powinno by chodzić głodne, po prostu myśleliśmy podzielić się z nim jedzeniem. No, myślałem, że powiem, żadne dziecko nie może chodzić głodne, dlatego mu jebiemy nogi, ale... Ale to było lepsze. Bruno, jak zwykle, mówi milcząc. No, wody nie mamy. Ciekawe dlaczego. A raczej alkohol nie zamienimy na wodę. Ten nic. Ten nic, zadowolona. Ten nic. Ale się nie dziwię, że zadowolona, kocha dzieci. Mam tak, mieliśmy 7 fajek. Do pierwszego dnia 6 wypali, drugiego jedną. No, zajebiście. To stworzę. Potem tamte mięsiwo samo. I będzie dla 3 osób. Dobra, odsuń się na chwilę. Lepiej niech siedzi wygodniej osoba, która chodzi na wyprawy. A mniej wygodnie osoba, która pilnuje chaty, bo bądź co bądź, ale niebezpieczniejsze jest wychodzenie niż pilnowanie. Dobra, nie starczy. No. A, bo to 4, myślałem, że 3. A sprawdźmy coś. Szczerze mówiąc, to mnie ciekawi. Znaczy, wątpię, żeby coś pomogło, ale. No, wątpiłem. Dobra, tyle. Zachować ostrożność. Dobra, magazyn najpierw. Czuwasz, wyśpicie, ciśniemy. Coś było potrzebne? Nie, chyba nic. A poza tym tam było trochę rzeczy. Więc nawet jakby coś było potrzebne, to... Tak, była, piła potrzebna, dobra. Tutaj, ale... To... Ten... Ta cała chata przebadana jedynie na dole, co najwyżej nie. Albo nie, chodź na górę. Żeby przy następnym wyprawie było dużo łatwiej. Tak, na wszystko badań, żebyśmy wiedzieli, gdzie nie pozbieraliśmy, gdzie pozbieraliśmy. Szczerze mówiąc, tu by się przydało pieprzyć się. No, tak na wszelki wypadek.
No, a jednak, ma jednak. Coś tam ciekawego może być. No, zaliczmy, że coś ciekawego. Dobra, tutaj jest tylko. Albo aż. Albo... No, bo tam nam się bardziej przyda. Oh fuck, tu nie założyłem. No dobra, oleję to. Tu i tu, okej. Czyli jeszcze dwie wyprawy. Ale to już w następnym odcinku. Jedynie zobaczymy, czy ktoś nas przypadkiem nie zaatakował. Normalnie wstaję, czyli wszystko ok. No, dobra. Mniejsza z tym, a więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie. Nara.